Wypowiedzi Artura Standowicza o złej sytuacji finansowej radomskiego szpitala i co za tym idzie potrzebie zmian na stanowiskach kierowniczych pojawiły się w trakcie jednego z wywiadów radiowych. Dyrektor Marek Pacyna przyznaje wprost, że zła sytuacja finansowa szpitala to efekt m.in. wprowadzonej ustawy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku. Ustawa dalej zmuszała szpitale do wprowadzenia od lipca 2022 podwyżek, których finansowanie przez NFZ w odniesieniu do części podmiotów jest niewystarczające. W związku z tym pytam się, jeżeli nie dostaliśmy pieniędzy, jesteśmy szpitalem publicznym, nie wolno nam prowadzić żadnych działań komercyjnych. Mamy jednego płatnika, gdzie dochody z NFZ-u u nas są wszystkie przychody 95%, resztę to są inne. Mamy płatnika, który nam dyktuje warunki płatności i przekazuje nam środki. Ponadto, jeżeli ktoś za dyrekcję podejmuje decyzję o podwyżkach dla wszystkich pracownikach, średnia podwyżka w 2022 roku w całym szpitalu wyniosła 27%, to jak szpital może sobie poradzić z takimi problemami? Przynajmniej dwa razy do roku jest przedstawiana informacja Radzie Miejskiej dotyczącą funkcjonowania szpitala. Zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Nigdy nie mieliśmy nic do ukrycia. Myślę, że nie ma drugiej takiej placówki w mieście, gdzie tak transparentnie prowadzona jest finanse i pełna organizacja i mają wszyscy radni pełny dostęp do tego, co się dzieje. Dziwi mnie to, bo pan Artur Standowicz był przez 8 lat przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w naszym mieście, w Radomiu, był wicewojewodą, terenowym przedstawicielem rządu i okazuje się, że niespecjalnie ma wiedzę na temat funkcjonowania służby zdrowia. Mówi, że miasto dokłada pieniądze. Miasto tylko zgodnie z ustawą, jeżeli jest ujemny wynik finansowy, był zobowiązany, bo już nie jest, do pokrywania ujemnego wyniku finansowego, ale dzięki dobremu zarządzaniu dyrektorowi Pacyny praktycznie takiej sytuacji nie było przed wprowadzeniem ustawy za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak informuje Pacyna, obecnie zadłużenie radomskiego szpitala wynosi ponad 70 milionów złotych. Na tę kwotę składają się kredyty oraz zobowiązania wobec dostawców.